Wiadomo, że tak jak mówiliśmy, że jeśli człowiek odprawia swoją żonę z powodu cudzołóstwa, nie naraża już ją na grzech cudzołóstwa, ponieważ ona tam już w tym grzechu jest. Ale nie jest to, że musi ją odprawić. Ale gdyby nawet tak się stało i gdybyśmy przyjęli, że tak się dokonało, bo możemy również dobrze zobaczyć, że to prawo obowiązuje tak męża, jak i żonę. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, czytamy takie słowa. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A więc czytamy tutaj przykazanie tego samego Chrystusa podane przez apostoła, bo Pan to nakazuje, nie apostoł, tylko Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. Pamiętamy o słowach Pana Jezusa, jedyny powód, którego można opuścić współmałżonka, jest to powód wszeteczeństwa. A jeśli by opuściła, jedyny powód wszeteczeństwa, jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Tak pisze apostoł w liście do Koryntian, że to jest nakaz Pana, że jeśli by doszło do takiego stanu opuszczenia, możliwości opuszczenia, to musi pozostać sama, albo niech się z tym mężem pojedna. Widzimy więc, że jest to przykazanie Pańskie, które jest nieodwołalne. Paweł, kiedy pisze list do Rzymian i stara się im wytłumaczyć sprawę zakonu, pokazuje tutaj małżeństwo i mówi od pierwszego wiersza, 7 rozdział, wcześniej wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje, albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostaje żoną drugiego męża. I to jest prosty wykład, ponieważ on pokazuje, że gdyby miała męża, nawet gdyby on poszedł w cudzołóstwo, on nadal żyje, jest jej mężem i gdyby wstąpiła w drugi związek małżeński, byłaby żoną dwóch mężów naraz i byłaby cudzołożnicą. Może być żoną tylko jednego męża. I jeśli by ten mąż żył, ona pozostaje jego żoną i każdy inny związek jest związkiem cudzołożnym. I Pan Jezus to im chce pokazać. Oni zadali mu pytanie i Jezus na to pytanie im odpowiada. Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Wolno ją tylko odprawić dla jednej przyczyny. Dla przyczyny wszeteczeństwa. Ale ani wam, ani jej nie wolno wstępować w związek następny, ponieważ on będzie cudzołożny. Wtedy, tak jak już mówiłem, tamta kobieta mogła wstąpić w związek małżeński, on mógł sobie wziąć następną żonę. Teraz Jezus mówi nie. Kto by odprawiono poślubił, cudzołoży. Nie ma prawa już, nie ma żadnego listu rozwodowego już, nie ma już podstaw do tego, żeby teraz to Boże prawo było nadal łamane. Pan Jezus przyprowadza wszystkich przed Boże oblicze i mówi, co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jeśli Bóg złączył dwojga ludzi, to ilu by ludzi później nie próbowało kogokolwiek łączyć z kimś innym, jeśli jego współmałżonek żyje, to żaden człowiek nie ma mocy sprawczej, by to uczynić. I oszukuje w tym momencie, że może. Nie może. Żaden człowiek nie może zrobić tego, co Bóg tylko może uczynić. Co Bóg ustanowił jako swoje prawo. A więc widzimy, że żona, jeśli by opuściła swego męża, nie wolno jej wstąpić w związek małżeński, niech się z mężem pojedna. A więc jest to Boże prawo, które bardzo wyraźnie Pan Jezus tutaj określa i pokazuje nam. Inaczej tego nie można zrozumieć, ponieważ Jezus odpowiada, jeszcze raz mówię, odpowiada na ich pytanie i wyjaśnia im, jak teraz sprawa wygląda. Zobaczmy, że uczniowie dobrze zrozumieli to, co powiedział Pan Jezus. Oni dobrze to zrozumieli. Oni mówią,
Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Oni zobaczyli w tej chwili, że już nie ma możliwości, że tamto prawo Mojżeszowe zostało w tym momencie usunięte. Nie ma możliwości już, aby odprawić swoją żonę, jeśli by się okazało, że to jest kobieta kłótliwa, złośliwa, albo odejść od swego męża, jeśli to byłby człowiek kłótliwy, złośliwy i tak dalej, i tak dalej. Nie ma już żadnej możliwości. Jedyna, która pozwala na to, żeby opuścić, jest cudzołóstwo. Co znowuż też należy do współmałżonka, bo tam, jak czytaliśmy, niech się pojedna. Niech raczej dąży do pojednania niż do niszczenia. Chyba, że nie da rady. Chyba, że nie można. W tym momencie niech pozostanie taka osoba sama. Ale jeśli jest możliwe, żeby się pojednać, niech się pojedna z współmałżonkiem. To Pan Jezus chce pokazać tym, którzy zadawali to pytanie, a również i swoim uczniom tłumaczy, a on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane, że lepiej pozostać samemu, tak jak pisze apostoł Paweł, że to lepiej. Ale jeśli ktoś chce mieć męża czy żonę, jest w odpowiednim stanie kawalerskim, czy jest wdową czy wdowcem i nie ślubował Chrystusowi, pozostanie już w takim związku do końca, to niech wstępuje w związek małżeński. A więc pytanie było i padła odpowiedź. Jezus im to bardzo wyraźnie odpowiedział, także rozmyślanie dzisiaj i wyciąganie z tego jakiegokolwiek innego wniosku niż taki, jakim Chrystus to wyraził, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza, jest nierozważnym wyciąganiem złych wniosków. I tak jak mówiliśmy o swej fałszywej nauce, która prowadzi lud Boży do wszeteczeństwa, tak z tego, co Pan Jezus wytłumaczył tym ludziom, pokazując im, że teraz już nie ma czegoś takiego jak list rozwodowy, nie ma takiego czegoś, że mężczyzna odprawia swoją żonę i bierze inną, Pan stawia ludzi wobec Bożego przykazania. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Oby Pan otwierał serca i umysły, aby ludzie czytali Biblię tak, jak ona do nas jest skierowana, nie próbując czytać czegoś między wierszami, ani nie próbując wymyślać jakichś nauk, jakichś sposobów, aby tylko ulżyć temu ciału, aby każdy wzrok wierzącego człowieka był skierowany na Boga. To ze względu na Boga mamy zachować w czystości siebie jako świątynię Boże. To ze względu na Boga mamy dzisiaj zachowywać Boże Słowo, aby być Mu posłusznymi. To ze względu na Boga. Ludzie powinni słuchać, co mówi Jezus i nie łączyć tego z ciałem, lecz z duchem. Powinni łączyć to z rzeczywistością tego, co jest miłe Bogu. Nie powinni czynić tego, co ciało chce, ale co duch chce. Aby rzeczy tego ciała były umartwione przez ducha, aby ludzie w jakimkolwiek dzisiaj są doświadczeniu, mogli z tego wyciągnąć prawidłowe wnioski i oczyszczać się ze względu na to, że Bóg jest taki. Aby czytać Biblię z powodu Boga i patrzeć na to, co jest miłe Bogu. A Jezus powiedział, Bogu miłe jest to, żeby ci, którzy złączeni zostali, stali się jednym ciałem, przeszli tą ziemską pielgrzymkę, miłując się nawzajem. Tak jak Paweł pisał list do Efezjan i napisał prawdziwy obraz rzeczywistości małżeńskiej i pisze tutaj, 5 rozdział 22 wiersza, żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści,
ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Tak wygląda małżeństwo. Ono ma zmierzać ku wzajemnemu budowaniu się, a nie rujnowaniu. I nie ma prawa ani podstawy wyszukiwać, żeby przez jakieś rujnowanie dochodzić do czegoś następnego. Ale człowiek musi uczyć się budować na tym fundamencie, na którym stanął co do ciała, że Bóg pobłogosławił ten związek i oni dzisiaj są jedno. I na tym fundamencie, że Bóg uczynił ich jedno, powinni mąż i żona budować nawzajem. Nawzajem być ze sobą, nawzajem miłować się, przebaczać. Kiedyś Dawid Wilkerson opowiedział o takim przypadku małżeństwa, gdzie to byli chrześcijanie, żona zaczęła upijać się, odwracać się od Chrystusa, zaczęła zdradzać swego męża, lecz on w miłości przebaczał jej to. I kiedyś, to skrótowo opowiem, kiedyś w końcu gdzieś w jakiejś knajpie, w jakiejś restauracji czy kawiarni, czy jak to się tam nazywa, ta kobieta, pijąc z innymi mężczyznami, została zgwałcona, pobita, trafiła do szpitala. I Dawid Wilkerson sam mówił, że już patrząc na tego człowieka, mówił, jak ty możesz to znieść? Ale ten człowiek ją miłował i był zatroskany bardzo, bo znikła mu z oczu, nie mógł jej znaleźć. Wydzwaniał, pytał się, aż w końcu odkrył, że jest w szpitalu. Pojechał po nią, taką posiniaczoną, pobitą, zgwałconą przez wielu mężczyzn kobietę, jego żonę. I wziął ją na ręce z tego łóżka i tam było takie pole, poszedł z nią na te pole i chodził z nią na rękach po tym polu i śpiewał jej pieśni. Miłość tego człowieka była rzeczywistą miłością męża do żony. I chociaż ona wiele zła uczyniła, to jednak on z miłości gotów był przykryć to i dążyć do tego, by jednak ten związek był prawdziwy, zachowany. I Bóg pobłogosławił. Ta niewiasta przyszła do upamiętania i przyszła ponownie do społeczności z Chrystusem. Porzuciła tamten teren i stali się, tak jak Bóg chciał, miłującym nawzajem małżeństwem, które należy do Chrystusa. Także miłość wiele może. Niech Bóg napełnia nas dzisiaj, lud żyjący tu na ziemi, abyśmy i my dzisiaj czytali z Biblii to, co jest piękne, co czyste, co chwalebne i w tym znajdowali upodobanie, abyśmy nie doszukiwali się tu możliwości, żeby gdzieś dać ulgę ciału, bo to się kończy tragedią. Paweł pisze, że jeśli ktoś je dla ciała, żnąć będzie skażenie, ale kto dla ducha, ten będzie żnął to, co dobre, co miłe, co pożyteczne. Także pamiętajmy, nie próbujmy się oszukiwać ani zwodzić i wymyślać sobie, żeby gdzieś tam zgadzać się na to, na co się Chrystus nie zgadza. Ale raczej niech każdy umocniony w Panu da odpór złemu i wykorzysta ten czas, aby szukać Bożego oblicza, stać w mocy Chrystusa i oddać Mu chwałę tu na tej ziemi, nie ulegając zmysłom ciała, lecz Duchowi Świętemu.